Cześć, witajcie. Mamy tutaj dwa panele. Każdą o mocy 20 V. Razem mamy 40 V, 200 W. Są skierowane obecnie na słońce. Jak widzicie, na słońce. Jest bajkowo. I tutaj, patrzcie, i tutaj wychodzimy z paneli przewodami do rozdzielacza i wchodzimy w kable od tego przewodu, którym schodzimy tu na dół i idziemy tędy po ogrodzeniu, wchodzimy w peszel, wychodzimy peszlem, przechodzimy tutaj, tu wchodzimy w peszel, wchodzimy w instalację, tu mamy regulator MPPT i obecnie mamy 13,6 V ładowania. O, biedronka się zapodziała. No i powiem tak, omówię całą instalację od nowa. Z paneli wchodzimy w bezpieczniki topikowe, z których zarówno wychodzimy na ogranicznik przepięć i z bezpieczników wchodzimy na regulator, do regulatora wchodzimy akumulatorem, z regulatora wychodzimy na przetwornicę tym czarnym kablem budowlanym z wtyczką, nie czarnym, tylko białym z czarną wtyczką, wychodzimy na różnicówkę, z różnicówki na licznik, z licznika na bezpiecznik i z bezpiecznika na gniazdko. Jak tutaj się stanie, wywali bezpiecznik. Jak tu coś się stanie, tak wywala wszystko. Więc po to są te zabezpieczenia, że to by działało, żeby to było debiloodporne. A układ chłodzenia musi być non-stop podpięty, dlatego żeby tu nic w środku się nie zagotowało. No i mamy równocześnie też podpięty do przetwornicy kabel typu USB-C, który służy za ładowanie telefonu, jakby prądu nie było.